Witajcie kochani, tu Magda. Dziś przychodzę do Was z małym albumem Trifold od Godboxu, który będzie częścią większego albumu z Wieczoru Panieńskiego. Najpierw dokładnie zaginam każdy bik, tak żeby album dobrze się składał. Musi to być zrobione dokładnie i równo. Następnie w połowie mojego albumu mocuję sobie atłasową wstążeczkę, która będzie służyła do zawiązywania. Papiery, którymi będę zdobić swój album, mam już docięte. Przynajmniej częściowo, jak to okazało się w czasie tworzenia. Tak czy inaczej, ich wymiary będą pokazywały się tak jak teraz w trakcie klejenia. Tylnej ścianki małego trifolda nie obklejałam. Będzie to miejsce przyklejenia do dużego albumu, dlatego zostawiam je bez ozdoby. Natomiast do ozdobienia okładki używam tekturki Stekturkowo. Panna młoda jest lekarzem, więc motyw jest trochę medyczny. Tekturkę ozdobiłam czarną emalią. Serduszko podkleję złotym papierem lustrzanym. Najpierw kolejno planuję sobie układ mojej pracy. W swoim trifoldzie wykorzystam grafiki, które podesłały mi przyjaciółki panny młodej. W środku będzie umieszczona harmonijka, na której dziewczyny wpiszą ręcznie życzenia i dobre rady. W prawej i lewej górnej klapce umieszczę sobie w połowie cienkie paski papieru, które będą zakładką na wkładane tagi.
środkową dolną klapkę zaklejam tak, żeby stworzyła kieszonkę na życzenia. Teraz w moim małym albumie stworzę dwa mini wodospady po prawej i lewej stronie. Białe prostokąty, 4 sztuki o wymiarach 9,6 x 13,5 cm zbiguję sobie na 1 cm. Te brzegi będę zaginać, żeby stworzyć z nich taki właśnie mini wodospad. W trifoldzie odmierzam sobie 1 cm od górnej krawędzi tej ścianki i w tym miejscu będę przyklejała sobie klapki. Postanowiłam zaokrąglić rogi moich klapek, przyznaję, nie zerknęłam na nie od środka, zapomniałam o tym, że już są od spodu oklejone i że motyw palmy ma ostry brzeg, ale trudno, stało się. Dlatego wszystkie możliwe jeszcze do zaokrąglenia rogi zaokrągliłam. Prawa i lewa klapka mojego albumu będą zamykały się na małe wskazówki. Te wskazówki
będę przymocowywała w połowie klapki, dobierając miejsce ich przyczepienia tak, żeby swobodnie się otwierały i zamykały. W tym miejscu zrobię dziurkę, potem klapkę zakleję z wierzchu papierem, w którym również zrobię dziurkę, a wskazówkę umocuję w tym miejscu za pomocą małego nita. Te same czynności co przed chwilą będę powtarzała po prawej stronie. Front trifolda ozdabiam tekturką oraz czarnymi kryształkami.
Ten piękny różowy papier ma złocenia, które właściwie nie wymagają do swojej ozdoby niczego innego. Świetnie prezentują się w takiej minimalistycznej formie. W środku wklejam fajną grafikę z hasłem, którą wyciąłam z bloku z Actiona. Jak mogliście zauważyć, przy takich większych formach jestem trochę niezorganizowana i chaotyczna. Nie przyklejam elementów po kolei, ale tak jak akurat mi pasuje. Tu jeszcze do wklejenia są dwa prostokąty na dolnych klapkach i obklejenie większej klapki górnej po środku. Ale właściwie album już jest prawie skończony. Na środku jeszcze złoty napis z wykrojnika i gotowe. Ten album będzie częścią większego albumu, który pomieścić ma zdjęcia z wieczoru panieńskiego. Mam nadzieję, że przysporzy pannie młodej sporo wzruszeń. Postanowiłam też połączyć dwa filmy i pokazać Wam od razu drugą część mojej pracy. Album oparty będzie na dużej bazie Trifol od Godbox, którą teraz, podobnie jak poprzednio małą bazę, dokładnie biguję. Baza jest koloru białego, do jej ozdobienia użyję tych samych papierów z bloków z Actiona co poprzednio, a mały Trifold będzie wkładką w środku tego właśnie dużego albumu. Duża baza również będzie wiązana na wstążkę. Umieszczam ją w połowie na taśmie dystansowej i będę na wierzch przyklejała papier skrapowy.
moim trifoldzie po lewej stronie chciałabym umieścić rozkładaną harmonijkę. Ta harmonijka to część bazy albumowej z Godbox. Bazę o wielkości 15x15 cm rozcięłam na dwie części. Wykorzystam sobie tak jakby trzy skrzydełka z tego albumu. Teraz dodatkowo biguję sobie górę trifolda, tej zakładki zamykającej, tak żeby powstał grzbiet na około 8 mm. Dzięki temu przy umieszczeniu zdjęć w tej harmonijce będzie więcej miejsca na to, żeby ścianka się domknęła. Okazało się, że przycięłam sobie trochę zbyt krótki papier do ozdobienia mojej lewej ścianki. Dlatego stworzyłam z dodatkowego kawałka papieru czarno-białego w palmy taki mały margines. Teraz wkleiłam harmonijkę tak, żeby pod nią stworzyła się dodatkowa kieszonka na matę na zdjęcie. Przy pomocy dziurkacza wycięłam sobie ozdobne kółeczka. Będą one zapięciem na sznurek. W środku tych kółeczek umieszczam jety. Teraz zaklejam wierzchnią część dolnej zakładki. W jej połowie robię otwór, w który wciskam moje kółeczko z jetem. Po drugiej stronie od środka również umieszczę papier, aby zamaskować to zapięcie. Dolne kółeczko zrobiłam na środku, ale przy dolnej krawędzi albumu. Dzięki temu będzie miejsce na zamknięcie tej górnej klapki nad dolną.
środkowej części mojego trifolda górna klapka nie będzie mi potrzebna, dlatego że umieszczam tam ten mały albumik. Dlatego właśnie górną zakładkę odcięłam, a jej brzeg wycięłam ozdobnie dziurkaczem. Będzie on stanowił taki dekoracyjny ozdobnik w tej środkowej części. Tym razem nie zapomniałam i rogi górnych klapek zaokrągliłam przed ich oklejeniem. Teraz zaklejam dolną część mojej zakładki w trifoldzie. Ona będzie stanowiła teraz taką małą kieszonkę w połowie, a na tą połowę przyklejoną w całości przyjdzie też przyklejenie mojego małego trifolda.
przeszłam teraz do zdobienia prawej strony mojego trifolda. Podobnie jak po lewej stronie, w dolnej zakładce umieszczam kółeczko, które będzie służyło do przewiązywania sznurka. Maskuję sobie od razu zapięcie po drugiej stronie, bo taka zakładka będzie przerobiona na kieszeń. To znaczy boki będą przyklejone, do środka wtedy będzie można włożyć maty i tagi. W górnej części robię poprzeczną listwę, za którą będą wsuwały się maty i tagi. Przycięty w trójkąt papier wklejam w rogu tak, że tworzy on teraz narożną zakładkę. W połowie górnej karty, tuż nad zapięciem z tej dolnej listewki, umieszczam sobie kółeczko ze sznurkiem, które będzie drugą częścią mojego zapięcia.
Cały dość rozbudowany projekt został już oklejony papierem skrapowym. Niestety bateria w telefonie nie wytrzymała dalszego etapu prac i zdobienie nastąpiło już poza kadrem. Dlatego teraz zaprezentuję Wam, jak mój Trifold prezentuje się w całości. W komplecie z dorobionym pudełkiem oraz wszystkimi tekturkami z tekturkowo. Mam nadzieję, że ta realizacja Wam się podoba, a przyszłej pani młodej przysporzyła wielu radości.